Ty jesteś najlepszym testerem robotów, najlepszym przeszkadzaczem tych robotów i wiemy, zablokowane, że przyciski są. Przycisk no niestety. Jak zawsze nam czegoś brakowało w robotach, ten robot ma po prostu wszystko, nieważne czy jeździ wzdłuż, czy jeździ przesz, czy macie płytki, panele, wysoki połysk. Po prostu myje. Hejka, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment. Jak wiecie, testuję tutaj dla Was wiele robotów. Był już Z10, który miał stację automatycznego odciągania kurzu, ale nie mył idealnie. Był tutaj też W10, oczywiście mówimy tutaj o DreamTechu, który miał stację, która pięknie myła, szorowała mikrofibry i tak dalej, ale nie miał stacji odciągania kurzu. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję tego cuda, które ma absolutnie wszystko. Najbardziej zaawansowane funkcje czyszczenia bezobsługowego, bez naszej ingerencji, są zawarte w tym robocie. Dzisiaj zapraszam Was na test Dreambota L10S Ultra. Co tutaj jest? Zaraz Wam pokażę. Baby, it's like a light storm to be yours. Feelings flooding through the front door. You're like a light storm, a light storm. Jak wiecie, testowaliśmy na kanale tutaj bardzo dużo robotów również marki DreamTech. No generalnie testujemy tutaj roboty od producentów, którzy nie boją nam się tych robotów do testów dać. I tutaj przed nami pojawia się najnowsza nowość, która pojawiła się po prostu w tym roku. Co L10S Ultra ma? Mamy tutaj stację automatycznego opróżniania zbiornika. Mamy tutaj samoczyszczący się w pełni zautomatyzowany mop. Nie jest to zwykła nakładka, która przeciera podłogę. Jest to mop, który szoruje. Mamy tutaj absolutnie wszystko. Dodatkowo robot dozuje detergent, więc tym również nie musicie się zajmować. Moc sąca, która jest tutaj w tym robocie, to aż 5300 paskali. Robot automatycznie podnosi swoje nakładki mopujące, aby jego sprzątanie było na najwyższym poziomie. No po prostu mamy tutaj absolutnie wszystko. Nawigacja 3D z kamerą RGB. On nawet się zrymował. Słuchajcie, czujniki, wykrywanie przedmiotów. Jeżeli chodzi o zaawansowanie tego robota, no to naprawdę jest tutaj o czym rozmawiać, jest tutaj co pokazywać, jest tutaj co testować. Także wyżyliśmy się testująco bardzo. Czas pracy, jeżeli chodzi o ten odkurzacz, to 160 minut, jeżeli sprząta, odkurza i mopuje jednocześnie, oraz 210 minut, jeżeli tylko i wyłącznie odkurza, ponieważ możecie mu wyłączyć różne tryby pracy. Jak wygląda? Wygląda bardzo estetycznie. Wszystkie zbiorniki mamy schowane wewnątrz robota, nie mamy tutaj wystawki. Wszystko jest zachowane wewnątrz tego robota, przez co też jest bardzo fajnie w przypadku osób, które mają dzieci, ponieważ do środka zdecydowanie trudniej się jest dostać małym paluszkom. Co mamy wewnątrz stacji? Mamy tutaj pod główną pokrywą na górze zbiornik na czystą wodę, który ma 2,5 litra, zbiornik na wodę brudną, który ma 2,4 litra i wewnątrz jeszcze taki dodatek, który dozowany jest do czystej wody i robot automatycznie myje nam podłogę z detergentem. Więc nie jest to tylko przecieranie zwykłą wodą. Niżej znajduje się zbiornik na kurz. Worek, po prostu worek. Wyjmujemy go tutaj w środku i on ma 3 litry. Wymiary stacji są spore, no ale aby pomieścić wszystko i żeby robot był totalnie bezobsługowy i żeby nas długo nie angażował, no to musimy gdzieś to móc powkładać. Jeżeli chodzi o sam odkurzacz, tutaj wygląda generalnie klasycznie jak DreamTech, za wyjątkiem nakładek, które mamy tutaj z dołu. One zostały również ulepszone w porównaniu do modelu W10, ale wróćmy jeszcze do stacji. W stacji mamy oczywiście wewnątrz nakładkę, która czyści nasze mikrofibry. Robot po ustawionym metrażu 5, 10, 15 metrów kwadratowych wraca do stacji, aby tą mikrofibrę swoją umyć
tutaj na tych właśnie nakładkach, wręcz ją wyprać. Wtedy odciągana jest brudna woda i ona wchodzi do zbiornika wyżej. Nakładki są wyprane, wyczyszczone i z tą czystą wodą, którą robot pobiera ze zbiornika na czystą wodę, jedzie myć dalej naszą podłogę. Nakładki po każdym sprzątaniu są dokładnie suszone gorącym powietrzem. Generalnie wszystko zależy od poziomu nawilżenia tych nakładek. Poziomy nawilżenia mamy 3, które możemy wybrać i tak samo możemy wybrać długość suszenia. Generalnie przy najlżej jakby namoczonych nakładkach to jest jakieś 2 godziny, gdy robot po prostu suszy mikrofibrę. Dzięki temu mikrofibra nie wydaje nieprzyjemnych zapachów, nie śmierdzi, nie namnażają się tam grzyby, bakterie i zawsze myje to naszą podłogę, po prostu czysty sprzęt. Jeżeli chodzi o tą nakładkę, możemy ją wyjąć, tutaj to osobno wyczyścić i dzięki temu bez problemu wyczyścić również spód. I wtedy jest to zdecydowanie łatwiejsze, lepiej jesteśmy w stanie domyć to wszystko. Nie mamy tutaj żadnych zakamarków, bo wszystkie zakamarki są wyjmowane i mogą być umyte pod bieżącą wodą. To jest oczywiście wykonane z plastiku, po czym wkładamy do środka. Jedyna rzecz, która mi tutaj przeszkadza w tym przypadku, nie ma tutaj żadnych klipsów, przez co nakładkę może wyjąć, no, raczkujące dziecko. Na szczęście nasz Mikołaj po prostu przestał się tym interesować, ale na początku był to hit, żeby móc to po prostu wyjmować. W przypadku W10 te nakładki były zaklikiwane i nie było możliwości tej tacki wyjąć. Teraz przejdziemy sobie do samego robota, jak to tutaj wygląda. Tutaj mamy nakładki, o których mówiłam, które czyszczą się w naszej stacji. I je można zdjąć oczywiście. Dlaczego one zostały ulepszone w porównaniu do modelu W10? Otóż możemy je po prostu zdjąć i wrzucić do pralki całą tą mikrofibrę, gdy ona po prostu tego wymaga. Tak jak mówiłam wcześniej, one są na bieżąco czyszczone i suszone, więc wymagają tego zdecydowanie rzadziej. Natomiast jest to naprawdę wielorazowego użytku i mogą służyć bardzo, bardzo długo. Wkładamy je bardzo prosto, po prostu wystarczy zaklikać delikatnie i nakładki już są. Podkładki MOPA są zamontowane. Z takich nowości, które zdecydowanie wpłynęły na jakość sprzątania tego robota, to na pewno między innymi szczotka, która jest wykonana w 100% z silikonu, przez co na szczotkę nie nawijają się żadne włosy. Dzięki temu szczotka nie niszczy się tak szybko. Tutaj akurat gdzieś tam, jeżeli się już nawijają, to po prostu tutaj z boku, ale możemy to bez problemu zdjąć i wszystkie włosy, które gdzieś tutaj się znajdują, wyczyścić. Z powrotem wkładamy ją do środka, oczywiście szczotka jest delikatnie na resorach i tutaj działa bez zarzutu. I tutaj w przypadku tej szczotki naprawdę duże propsy. Przy moich długich włosach, przy 2 psach, tym jednym goldenie, długowłosy pies, który naprawdę gubi sierść garściami, szczotka sprawdziła się bez zarzutu. No ale przejdźmy do elementu, jakim jest sprzątanie robota, ponieważ to wszystkich najbardziej interesuje i powiem Wam, że to jest robot, który posiada absolutnie wszystko. Ma takie delikatne mankamenty, jak tutaj ta stacja, którą można sobie bez problemu wyjąć, chociaż ktoś, kto nie ma dzieci, bądź dzieci ma starsze, nawet nie odczuje jakiegoś problemu w tym temacie. Tak. Kurde, sprzątanie tego robota to jest po prostu niesamowite. Niesamowite jest dlatego, że dom pachnie czystością. Naprawdę, podłogi są nieskazitelne, bo mycie tego robota jest po prostu na tak wysokim poziomie, że ja myję o wiele gorzej. Zawsze zostaną mi mopem jakieś zacieki. Nawet gdybym tego mopa czyściła co chwila, to te zacieki jakoś zostają, bo się człowiek spieszy, bo nie ma tyle czasu, bo już by chciał skończyć i robić inną robotę. Ten robot ma na to czas, ponieważ tylko i wyłącznie tym się zajmuje i zajmuje się tym po prostu zajebiście. Naprawdę. Jak zawsze nam czegoś brakowało w robotach, były super, ponieważ sprawdzały się naprawdę dobrze. Tak. Ten robot ma po prostu wszystko, na czym nam zależy. Jeżeli chodzi o jakość mycia, nieważne czy jeździ wzdłuż, czy jeździ wszerz, czy macie płytki, panele, wysoki połysk, po prostu myje je pięknie, świetnie, błyszczą, nie ma żadnych zacieków, nie ma żadnych kółek, nie ma żadnych elementów, gdzie widać, że na przykład robot jeździł. Niesamowicie sprząta dlatego, że możemy na przykład wybrać mu tryb sprzątania. Mamy tutaj do wyboru 3 poziomy nawodnienia mikrofibry i te poziomy są utrzymywane, ponieważ robot oprócz tego, że myje tą mikrofibrę tutaj, to gdy wybierzemy mu jeden z 3 poziomów nawodnienia mikrofibry,
mikrofibry, on będzie go cały czas utrzymywał. Dlatego, że wewnątrz robota znajduje się zbiorniczek na czystą wodę w pojemności 80 ml i on oczywiście na bieżąco zużywa tą wodę i zaciąga świeżą właśnie ze stacji, więc ta nasza mikrofibra jest cały czas nawodniona na odpowiednim poziomie, na którym nam po prostu zależy. Duży plus za to. Nie ma czegoś takiego, że mikrofibra po prostu po czasie schnie i właściwie już elementów dalszych części salonu nie myje. Kolejna sprawa jaka, to, że mop został przystosowany do tego, że tą mikrofibrę dopiero opuszcza w miejscu, w którym zaczyna myć. I gdy skończy myć dany kawałek, gdy przekroczy ilość metrów, które ma umyć i wrócić, sam się wyczyścić, podnosi mikrofibrę do góry. Nie przeciera brudną mikrofibrą salonu, który został już umyty. Nie nawadnia nam bezsensownie podłogi na swojej drodze, którą pokonuje po prostu do stacji. On podnosi te swoje nakładki na 7 mm. Jeżeli macie klasyczny dywan, to robot od razu ma swój detektor i wyczuwa, że to jest dywan, po czym podnosi mikrofibrę, wysprząta sobie ten dywan i z powrotem tą mikrę położy, gdy zjedzie na panele, podłogę czy posadzkę. Oczywiście możemy mu całkowicie wykluczyć nasz dywan w kwestii sprzątania, jeżeli używa właśnie tych nakładek, bo na przykład dywan jest bardzo wysoki i to 7 mm może nie do końca wystarczyć. Robot doskonale wie, gdzie dywan się zaczyna i gdzie się kończy. Jedyne co, jeżeli chodzi o nakładki, no to nakładki, jak widzicie, kończą się mniej więcej w tym miejscu, gdzieś na wysokości koła i ten element, który tutaj jest, to jest taki rant, który zostaje jakby nieumyty, czyli sam brzeg, sam róg ścian. Natomiast nie jest to w żaden sposób uciążliwe, nie jest to widoczne, nie zauważyłam na podłodze, aby tam zabrudzenia zostawały. No umówmy się, koło ścian tak blisko, na te, nie wiem, 1,5 cm nikt nie przechodzi i tam wystarczy po prostu miotełka, którą robot zmiecie cały kurz i wszystkie nieczystości do środka. Jak dla mnie robot mnie do tego stopnia odciąża, że aktualnie Z10, który jeździ u nas w domu, no może zostać wymieniony na ten model. Jeżeli macie zwierzaki w domu, to doskonale wiecie, że zdarzają się niespodzianki. Niespodzianki, o które każdy się martwi w przypadku takich robotów, jak po prostu kupa psa bądź kota marka DreamTech wyszła naprzeciw osobom, które mają swoich czteronożnych pupili. I tutaj robot jest w stanie rozpoznać kupę i dzięki temu nie będzie jej dotykał. I czy to działa? No to pokażę Wam właśnie tutaj na takim realnym teście, gdzie taką kupę zrobicie. Wygląda jak kupa. Także jak robot jest zajebisty, tak funkcja dla pupili fail. Tutaj niestety fail. Natomiast to już jest taki hardcore, no nie? Co nie zmienia faktu, że robot świetnie myje, czyści, sprząta i super się sprawdza, ale na to bym nie liczyła. Więc jeżeli wychodzicie z domu i zobaczycie, że leży kupa, to nie zostawiajcie jej, po prostu ją posprzątajcie. Przejdźmy teraz może do odkurzania. Mamy tutaj 4 tryby mocy. Od takiego bardzo cichego, wręcz nie przeszkadzać, do naprawdę mocnego i porządnego ssania na poziomie 5300 paskali. Tak jak mówię, z aplikacji, ponieważ robot posiada aplikację swoją dedykowaną, możemy wybrać moc, możemy wybrać tryb pracy, możemy wybrać poziom nawodnienia mikrofibry, możemy również dostosować robota do danego pomieszczenia i na przykład wiatrołapie dać, że ma przejechać 2 razy z większą mocą ssania, ponieważ jest tam więcej kurzu i zabrudzeń. W salonie może zrobić to delikatniej i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj bardzo dużą możliwość dopasowania tego robota do naszego domu. Z aplikacji możemy ustawić chociażby harmonogram, zobaczyć jak się zużywają części, które tutaj mamy w tym robocie. Możemy ustawić blokadę rodzicielską i teraz wiem, że jest to rewelacyjne. Gdy Mikołaj zaczął się interesować, klika wszystkie przyciski tutaj. Robot automatycznie nie zwraca na niego uwagi, tylko sprząta. I mamy tutaj algorytm sztucznej inteligencji, przez co naprawdę robot pomaga nam sprzątać. To nie jest tak, że robot przeszkadza nam w wykonywaniu codziennych obowiązków, bo ja na przykład gotuję, a robot mi sprząta i mnie denerwuje, bo mi jeździ pod nogami i tak dalej. Nie.
on nie przeszkadza w domu, on stał się po prostu trochę domownikiem. On stał się pomocą, która nie przeszkadza, a pomaga naprawdę bardzo mocno. Także tutaj rejestrujemy na bieżąco zmiany w przestrzeni. Dodatkowo robot robi nam taką mapę 3D naszego domu i pokazane jest, że ma wyglądać to tak. Natomiast w rzeczywistości wygląda to tak i nie do końca ta mapa 3D się zgadza, jeżeli chodzi o rzeczywistość, ale zupełnie nawet z tego, szczerze mówiąc, nie korzystam, bo to na razie taki gadżet, może z biegiem czasu bądź z biegiem aktualizacji ta mapa będzie coraz bardziej dokładniejsza. No i co? To tyle w tym teście. Oczywiście zapraszam Was do zapoznania się z linkiem, który daję Wam pod spodem. Z naszej perspektywy jest to robot, który naprawdę stał się już trochę domownikiem. Jeżeli część z Was uważa, że roboty są dla osób leniwych, że Wy go nie potrzebujecie. Ja uważam, że takie roboty są dla osób, które lubią efektywnie wykorzystywać swój czas. Świetnie to wygląda, oczywiście jest kompatybilny z Alexą lub Google, jeżeli takich udogodnień używacie u siebie w domu. No i co? To tyle w tym filmie. Ja zachęcam Was do zostawienia kciuka w górę, bo będzie mi bardzo miło, jeżeli moja praca Wam się podoba i w taki sposób chcecie mi ją zgratyfikować. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Żegnam się z Wami ciepło i całuję w ten jesienny wieczór. Pa! Ty jesteś najlepszym testerem robotów, najlepszym przeszkadzaczem tych robotów i wiemy, zablokowane, że przyciski są... Przytrzymaj przycisk do kowania. No niestety! I dlatego... Tak. I dlatego blokada rodzicielska jest naprawdę super. Puk, puk. Kto tam? Hipopotam.